Rząd, alarmuje prasa, szykuje podwyżkę tak zwanej opłaty przejściowej, nawet o 100%. Opłata przejściowa to doliczana do rachunku za energię taka opłata, teraz ona wynosi 4 zeta pieniędzy, która zostaje, czy ma być przeznaczona na modernizację naszej energetyki. Opłata przejściowa zwana jest też zastępczą. Dlaczego takie nazwy? Otóż opłata przejściowa, bo pieniądze przychodzą z naszej kieszeni do budżetu, a zastępcza, bo zastępuje sensowną gospodarkę tymi pieniędzmi, które przychodzą od nas do rządu. Opłata przejściowa, jak sama nazwa nie wskazuje w tym przypadku, miała być stopniowo zmniejszana, aż miała ostatecznie zniknąć. Oczywiście opłata przejściowa kiedyś zniknie i nawet można przewidzieć kiedy. Wtedy, kiedy wystygnie słońce i nastąpi koniec świata. Na razie jest, gdyż w naszych warunkach klimatycznych, przypomnę, deszcze, dni słoneczne, cztery pory roku, raz umiarkowana temperatura, raz nie, opłata przejściowa nabiera charakteru stałego. Zadomawia się, zapuszcza korzeń. Taki mamy klimat sprzyjający. Co więcej, opłata przejściowa nie dość, że nie znika, to wykazuje się cechą wzrostową. Inaczej mówiąc, rośnie. I już niedługo będzie patrzyła na opłaty stałe za prąd z góry. Inaczej mówiąc, z wyższością. Przejściowość jest stała, jeśli chodzi o wzrost wartości. No, pamiętacie, 23% VAT miał być z nami na 3 lata, niedawno obchodziliśmy 10. rocznicę i tak dalej. Bo to jest tak, najbardziej trwałe są u nas przejściowość i tymczasowość. I na nich powinniśmy opierać naszą przyszłość. No innego wyjścia nie mamy.